Chcesz stworzyć własną stronę internetową bez nauki programowania i inwestycji kilku tysięcy złotych w specjalistę? Mam dla Ciebie świetne narzędzie, które za pomocą sztucznej inteligencji wygeneruje dla Ciebie profesjonalnie wyglądającą stronę internetową w zaledwie 30 sekund i oczywiście za darmo. Platforma, którą Ci dzisiaj pokażę, zadba nie tylko o aspekty techniczne, czyli zaplecze i silnik strony, ale także o aspekty wizualne, aby to wszystko wyglądało naprawdę świetnie, a co ciekawe, wygeneruje ona dla Ciebie oczywiście także treści dopasowane tematycznie do Twojej branży. Możesz także wszystko zoptymalizować, oczywiście automatycznie także pod SEO, czyli pod to, aby Twoja witryna była od razu wyżej w wynikach wyszukiwania. Poznaj Durable, czyli platformę, na której właśnie stworzymy Twoją stronę internetową. Koniecznie skorzystaj z linku, który umieszczam Tobie w opisie, ponieważ jeśli wpiszesz samą nazwę w Google, to najprawdopodobniej trafisz na inne firmy, które oferują inne usługi, a nie właśnie ten generator stron internetowych. Po przejściu z linku w opisie klikamy w ten przycisk, aby stworzyć swoją stronę internetową. W pierwszym kroku musimy opisać nasz biznes, czyli czym się zajmujemy, w czym się specjalizujemy i tak dalej. Możesz spróbować także podać tutaj opis w języku polskim i jest duża szansa, że sztuczna inteligencja stworzy treści od razu wygenerowane w naszym języku. Ja na potrzeby tego wideo stworzę stronę dla Anny, która jest panią kosmetolog. Klikamy dalej. W tym kroku podajemy swój adres. Będzie on widoczny w zakładkach kontaktu. I przechodzimy dalej. Teraz musimy podać nazwę swojego biznesu, swojej marki. To będzie widoczne m.in. w nagłówku, w stopce i innych elementach strony. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to strona dla kosmetologa, dlatego zróbmy na przykład Beauty Anna. I klikamy stwórz stronę. Teraz czekamy właśnie kilkadziesiąt sekund na efekty sztucznej inteligencji. Minęło już około 15 sekund i już cały proces dobiegł końca, tak więc myślę, że udało się to zrobić w mniej niż 30 sekund. Teraz pozostał nam proces logowania, no bo oczywiście musimy mieć jakoś dostęp do naszego panelu zarządzania stroną internetową. Możesz się tutaj zalogować oczywiście kontem Google lub podać adres mailowy. No i nasza strona internetowa jest już gotowa, a teraz mamy do niej pełen podgląd, możemy ją tutaj swobodnie edytować, zmieniać motywy i tak dalej. Teraz pokażę Ci krok po kroku, jak to wszystko możesz sobie łatwo dostosować. Zacznijmy od zmiany motywu. W tym celu klikamy tutaj w Customize, a następnie wybieramy Change Template. Teraz mamy do wyboru kilka różnych szablonów, między którymi możemy się łatwo przełączać. Wystarczy, że w niego klikniemy Preview, a następnie poczekamy chwilę, aż treść zostanie tutaj wygenerowana. No i możemy wtedy zobaczyć efekty zmiany. Po wygenerowaniu nasz nowy szablon jest gotowy do podglądu. Możemy teraz przejrzeć i zobaczyć, czy wszystkie wprowadzone zmiany nam się podobają. Jeśli wygląda to lepiej, to zatwierdzamy klikając w ten przycisk, jeśli nie, no to w ten. Ja zatwierdzę go. Możliwości dostosowania swojej strony internetowej w aplikacji Durable mamy znacznie więcej. Możemy dostosować tu zarówno kolory, czcionki, przyciski i inne elementy. Teraz w skrócie Ci pokażę, jak to zrobić. Za wszystkie opcje dostosowania wyglądu odpowiada zakładka na górze Customize. I tutaj mamy więcej możliwości, właśnie na przykład kolory, możemy sobie łatwo dostosować przyciski, możemy dostosować kolory tekstów, banerów i innych elementów. Zobacz, teraz przełączając się między tymi dostępnymi tutaj proponowanymi motywami, zmieniają się kolorystycznie elementy na naszej stronie. Tak możemy łatwo dostosować szablon, który nam się po prostu kolorystycznie podoba do naszej marki. Jeśli wszystko jest ok, klikamy tutaj Done, a następnie zapisujemy Save. Kiedy strona się zapisze, skończy się tutaj ten ekran robić, to możemy wprowadzać kolejne zmiany. Wprowadzanie pozostałych zmian jest również bardzo proste. Możesz tak samo dostosować czcionki czy przyciski. Myślę, że sobie z tym poradzisz, więc przechodzimy do kolejnego miejsca, czyli widżety. Tutaj możemy m.in. w łatwy sposób dodać banner cookie, czyli coś, co musi się znaleźć na każdej stronie internetowej. Wystarczy, że w niego tutaj klikniemy, a następnie możemy dostosować treść, która ma się tutaj pojawić. Innymi przydatnymi widżetami, które można banalnie prosto zintegrować, jest na przykład Messenger, Telegram czy WhatsApp. Teraz przejdźmy do nieco bardziej technicznych aspektów tworzenia własnej strony internetowej. Zacznijmy od ustawienia fraz kluczowych. Znacząco oczywiście pomoże nam w tym tutaj sztuczna inteligencja. W skrócie mówiąc, frazy kluczowe to są takie słowa, czy też właśnie frazy, zlepki słów, które potencjalnie użytkownicy mogą wyszukiwać w Google, czy YouTube i innych wyszukiwarkach. W tym celu klikamy jeszcze raz tutaj Customize, a następnie na samym dole mamy Keywords. Dzięki temu, że opis podczas tworzenia strony internetowej wprowadziłem w języku polskim, te słowa
zasadzie frazy kluczowe zostały tutaj dopasowane także w języku polskim. Zerknijmy, co tutaj dla nas przygotowała sztuczna inteligencja. A więc mamy m.in. tutaj dopasowanie miasta, co jest w sumie bardzo fajne, szczególnie w przypadku usług kosmetologicznych czy kosmetycznych, no bo można je raczej tylko świadczyć stacjonarnie. Nie za bardzo da się je zrobić przez internet. Powiedzmy, że fraza spa, wellness, konkurencyjne ceny jest średnim rozwiązaniem, dlatego je możemy w łatwy sposób tutaj usunąć, klikając ten przycisk. Zatwierdzamy i fraza znika. Zabiegi na trądzik to powinno być dla dorosłych, więc powiedzmy, że też na szybko ją sobie usuniemy, aby skupić się na pozostałych frazach, które są dopasowane tutaj jak najbardziej trafnie. Dzięki aplikacji Durable i sztucznej inteligencji nie musisz w ogóle znać się na pozycjonowaniu stron internetowych, a nawet jeśli masz w tym zakresie jakąś wiedzę, to znacząco ta aplikacja Ci ułatwi zadanie, bo już znajdzie Ci potencjalne tematy na artykuły na blog, czy też to, co powinno znaleźć się na Twojej stronie internetowej. Tutaj dodam jeszcze, że zlecając zaprojektowanie strony internetowej człowiekowi, to optymalizacja pod wyszukiwarki, czyli to, co właśnie w tym momencie robimy, jest płatne dodatkowo. I tutaj ceny zaczynają się zależnie od wielkości platformy, ilości treści, ale raczej zaczyna się to od kilku tysięcy w górę. Jeśli chcesz edytować frazę, oczywiście klikamy w ten ołóweczek, aby na przykład zmienić, że nie będzie to centrum miasta, tylko na przykład Winogrady czy dzielnica w Poznaniu. I robimy update, zapisz. Kiedy już te wszystkie frazy będą zoptymalizowane i dopasowane do Twojej działalności, lokalizacji itd., możemy wrócić dalej do edycji strony. Cały proces edytowania wszystkich elementów na stronie, zmiany układu i tak dalej jest banalnie prosty. Zobacz, jak to wszystko działa krok po kroku. Powiedzmy, że chcemy zmienić ten nagłówek. To sobie po prostu w niego klikamy i po prawej stronie mamy możliwość dostosowywania tych elementów. Oczywiście możemy to modyfikować samodzielnie, wpisując sobie test, lub możemy używać sztucznej inteligencji, klikając po prostu tutaj w przycisk generuj, jeżeli pole jest puste, lub regenerate, czyli generuj ponownie, jeżeli już jakiś tekst się tutaj znajduje. Po kliknięciu tego przycisku mamy do wyboru różne style, tak możemy powiedzieć, tak? Czyli mamy m.in. na przykład styl pisania, czyli możemy zrobić, żeby był profesjonalny, lub dopasować jakiś inny, który nam bardziej odpowiada, lub możemy zrobić, aby to było optymalizowane pod SEO, czyli pod słowa kluczowe, które dopisywaliśmy przed chwilką. Kliknijmy więc tą opcję i w kilka sekund nasz tytuł zostanie dopasowany, zoptymalizowany do słów kluczowych. Niestety generowany tutaj tekst jest w języku angielskim i nie możemy wybrać przynajmniej na ten moment jeszcze języka polskiego, ale to w dzisiejszych czasach żaden problem, wystarczy sobie to zaznaczyć, skopiować i przejść do tłumacza, na przykład Google, wkleić tekst, no i skopiować tłumaczenie. Jeśli chcesz, aby to wszystko było dopasowane jeszcze lepiej, możesz do tego oczywiście użyć innej sztucznej inteligencji, na przykład czatu GPT. Jeśli teraz uznamy, że tytuł jest za długi, możemy go ponownie wygenerować i użyć tutaj opcji weź go skróć, tak mówiąc po polsku. I w kilka sekund otrzymamy tutaj krótszą wersję, którą oczywiście teraz też trzeba sobie przetłumaczyć. Zerknijmy sobie do innych elementów, jak można je również dostosowywać. Na przykład mamy tutaj obrazki. Klikamy sobie w obrazek i oczywiście tutaj menu nam się zmienia. Możemy teraz edytować inne elementy adekwatnie do wybranego elementu. Możemy tutaj przykładowo właśnie użyć też sztucznej inteligencji, użyć opcji regeneruj, czyli wygeneruj ponownie jakiś obraz. Trwa to być dosłownie kilkanaście sekund i mamy już gotowy inny obrazek, oczywiście dopasowany także tematycznie. Jeśli chcesz, możesz oczywiście także zastąpić ten obrazek jakimś z galerii i wybrać go ręcznie, lub po prostu sobie tutaj jakiś obrazek przesłać. W tym celu przejdź do tej zakładki, a następnie w łatwy sposób po prostu wrzuć tutaj swoje obrazy i możesz je tutaj dodać. Ta opcja myślę, że szczególnie przyda się w miejscach, gdzie pokazujesz swoją twarz, czy miejsca swojego salonu jako Twojej marki. Teraz pokażę Ci, jak w łatwy sposób możesz zarządzać całymi sekcjami. Tutaj po najechaniu pojawia się nam tutaj takie dodatkowe menu, w którym możemy po prostu kliknąć i przesunąć to wyżej lub niżej, a także dostosować cały układ. Powiedzmy, że teraz już się to wystarczająco mocno zmieniło, to możemy chcieć usunąć jakiś element. Klikamy wtedy te trzy kropeczki, a następnie wybierzemy opcję Delete. Musimy oczywiście zatwierdzić usunięcie, no i sekcja nam znika. Jeśli chcemy stworzyć nową sekcję, to tu pomiędzy sekcjami pojawia się nam nowy przycisk Add Section. Nawet jeżeli nie znasz języka angielskiego, to jest to bardzo intuicyjne i z pewnością sobie z tym poradzisz. Na przykład dodajemy sobie nową sekcję i niech to będzie formularz kontaktowy. Wybieramy więc tutaj Contact Form
i teraz będziemy mogli go sobie dostosować. I w zasadzie nasz formularz tutaj jest już gotowy. Oczywiście kliknijmy sobie w niego, aby dostosować bardziej wszystko, co ma się tutaj wyświetlać. Dopasujmy tekst, aby był w języku polskim. Niżej możemy zarządzać polami, między innymi mamy tutaj imię, e-mail i wiadomość. Możemy oczywiście sobie łatwo, intuicyjnie to wszystko przesuwać, ustawiać, zaznaczyć, czy pole jakieś ma być domyślnie wymagane, czy nie musi być wymagane i tak dalej. To wszystko możesz sobie tutaj dostosować, a także wiadomość sukcesu. I dodatkowo, tak jak widzisz, na każdym kroku towarzyszy nam tutaj sztuczna inteligencja, którą możemy wykorzystać do tworzenia jeszcze lepszych, jeszcze fajniejszych treści. Platforma Durable do tworzenia stron internetowych umożliwia nam także założenie własnego bloga. A co najlepsze, będziemy mogli nam oczywiście generować treści także za pomocą AI. Już Ci pokazuję, jak tym zarządzać. Teraz przechodzimy w kolejną zakładkę, czyli Pages. Tutaj możemy m.in. się przełączać między już utworzonymi stronami albo stworzyć nową stronę. Ja tutaj kliknę właśnie Create Page. Teraz możemy wybrać na przykład, że chcemy zacząć od pustej strony albo od bloga. Mamy też więcej możliwości, na przykład o mnie, kontakt i tak dalej. Ja kliknę właśnie tutaj w blog post, więc wybieramy tutaj Add, aby dodać, utworzyć taką stronę. Teraz przejdźmy na nasz blog. W tym celu wybieramy tutaj zakładkę Pages, no i nasz utworzony blog. Teraz pojawiają się na nowe tutaj zakładki do góry. Możemy m.in. stworzyć post lub użyć automatyzacji. Zerknijmy w automatyzację. Tutaj co prawda one są dostępne w planie płatnym, ale zobacz, jakie są tutaj niesamowite możliwości. Automatyczne wyszukiwanie fraz kluczowych, automatycznie przygotowanie strategii marketingowej i automatyczne publikowanie treści na Twoim blogu. Więc tak naprawdę po ustawieniu odpowiednio wszystkich tych parametrów możesz już zapomnieć o swoim blogu, a on będzie automatycznie się tworzył i publikował, przyciągając do Ciebie potencjalnych nowych klientów z wyszukiwarki, m.in. Google. Jednak jeśli nie chcesz inwestować tutaj w wyższe plany, możesz użyć oczywiście opcji stwórz post i stworzyć to samodzielnie za pomocą oczywiście sztucznej inteligencji. Nasza strona jest już gotowa. Oczywiście dostosuj sobie pozostałe elementy, takie jak treść, obrazki i inne dane kontaktowe, tak aby wszystko się zgadzało. Zerknijmy jeszcze na szybko do ustawień panelu administracyjnego. W tym celu klikamy sobie tutaj w ten domek i zobacz, jakie tutaj mamy możliwości. Aplikacja Durable oferuje tutaj znacznie więcej niż sam generator stron internetowych. Mamy tutaj m.in. CRM, czyli system zarządzania klientami. Możesz łatwo połączyć swoją stronę internetową właśnie z takim systemem, dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowych kolejnych platform, takich jak na przykład HubSpot. Kolejna zakładka Invoicing, czyli faktury, fakturowanie. Tutaj również może to znacząco ułatwić cały system wystawiania faktur zgodnie z zamówieniami, które złożą klienci w Twoim sklepie, na Twojej platformie. Na końcu możesz jeszcze zerknąć w ustawienia Business Settings, ponieważ tu mamy kilka ciekawych możliwości, m.in. możliwości dostosowania AI. W tej zakładce możesz dostosować sobie tutaj m.in. styl, w jakim chcesz, aby sztuczna inteligencja dla Ciebie tworzyła. Domyślnie jest to profesjonalny, ale możesz sobie zmienić na przykład na jakiś konkretny ton i tworzyć treści na przykład w stylu Agaty Christie. Możliwości platformy Durable jest jeszcze trochę więcej. Jednak myślę, że to, co Ci właśnie w tym filmie pokazałem, wystarczy na absolutne podstawy, aby wygenerować swoją własną stronę internetową bez jakichkolwiek kosztów. Przechodząc z planu Free, możemy kliknąć na Upgrade i zobacz, jak atrakcyjnie cenowo to wszystko tutaj wygląda. Już zaledwie $12 miesięcznie, czyli około 50 zł, mamy zapewniony hosting, zapewnioną szybkość ładowania tej strony i wiele innych elementów. Według mnie jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Żeby nie było aż tak kolorowo, wspomnę teraz o dwóch, może nie tyle wadach, co elementach, które warto mieć na uwadze, korzystając z tego typu platform. Pierwsza, którą już z pewnością zauważyłaś, to brak języka polskiego. Każdą treść wygenerowaną trzeba następnie przetłumaczyć na język polski. Jednak myślę, że to jest niewielka inwestycja czasowa w porównaniu do zysków, jakie możemy otrzymać dzięki właśnie tej platformie. Druga rzecz to brak 100% kontroli. Oznacza to, że jeżeli zechcesz wprowadzić jakiś zaawansowany system na Twoją stronę internetową, to może się to okazać niemożliwe lub bardzo mocno utrudnione. W przypadku, kiedy zlecasz profesjonaliście wykonanie swojej strony internetowej, na przykład mi, to wtedy mamy 100% kontrolę i wpływ na to, co, jak i gdzie ma się znajdować na Twojej stronie. Jeśli jednak dopiero zaczynasz swój biznes lub inwestycja kilku tysięcy złotych w stworzenie strony internetowej, to dla Ciebie kosmos finansowy, to myślę, że skorzystanie z Durable jest świetnym rozwiązaniem. Dzięki za obejrzenie tego wideo, pamiętaj zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i algorytm to lubi. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!